Prawdopodobnie każdy na świecie ma swojego sobowtóra. I ja go znalazłem, ale nie w takim sensie, jak pewnie myślicie. Ponieważ ktoś kiedyś podesłał mi filmik, mówiąc, czy przypadkiem ja go nie nagrałem. Nie było tam nikogo widać, ale odpalam, słucham i nie dowierzam po prostu. Poczułem się tak, jakbym kiedyś nagrał coś, o tym kompletnie zapomniał i nagle ktoś mi o tym przypomniał. To dziwnie brzmi, ale tak, znalazłem swojego sobowtóra głosowego w Polsce. A teraz sobie wyobraźcie, że każdy z waszych sąsiadów ma swojego sobowtóra i jeżeli wpuścicie go na osiedle, to bardzo źle skończycie. Powodzie, moi drodzy, witam was w That's Not My Neighbor. Gra, która bardzo przypomina Papers, Please i można powiedzieć, że jest nim inspirowana. I musimy tutaj dobrze rozpoznać osoby, które wpuszczamy. Ponieważ jeżeli wybierzemy źle, no to giniemy. Standard. Ale musimy tutaj wykazać się naprawdę dobrą znajomością naszego sąsiedztwa. Być takim osiedlowym, profesjonalnym monitoringiem. I z tego co widziałem, gra jest naprawdę spoko, więc mam nadzieję, że będziecie chcieli kontynuację i troszkę dłuższą serię pomiędzy Sons of the Forest. Więc dajcie mi zaś łapką w górę, jeżeli będziecie zainteresowani. Na razie mamy tylko jeden tryb, więc... Pewnie gdzieś tutaj będzie jakiś ultra hard, ale na razie nic nie chcę mówić. A, jeszcze jedno, zanim do końca przejdziemy, to chciałem was tylko ostrzec o tym, że jeżeli macie trypofobię, to ja nie włączyłem tutaj filtru na trypofobię, ponieważ według mnie to wygląda dosyć dziwnie i pasuje idealnie do tej gry. Bo widziałem screena z takim trypofobicznym obrazkiem stąd. Dlatego ostrzegam tylko, bo takie obrazki jak tutaj mogą się częściej pojawiać. Dobra, to teraz to rozumiem. Jeżeli znajdziemy sobowtóra, takiego Dopplera, mówmy Doppler po prostu, to jeżeli go wpuścimy, to on nie zabija nas od razu. Ale na koniec naszej gry. Jestem ciekaw właśnie, jak to będzie na początku, czy będą od razu nam wrzucali kogoś, kto ma na przykład jednego, na przykład, nie wiem, pryszcza, albo dajmy na to pieprzyka więcej? I my tego nie zauważymy i co, giniemy na... Aha, dobra, już wiem o co chodzi z tą trypofobią, no to będzie pięknie. To jest akurat ta część trypofobii, której nie lubię. Naszym zadaniem jest oczywiście sprawdzenie, kto wchodzi do budynku i czy to przypadkiem nie jest jakiś Doppler. Jak każdy wie, Dopplery mają możliwość transformowania się w inną osobę i udawania jej. Ale niektórzy nie do końca są tak dobrze w tym, że im mają takie mało perfekcyjne przemiany. Dlatego musimy zwracać uwagę na wygląd naszych sąsiadów. I również musimy pamiętać, żeby sprawdzić checklistę związaną z każdym sąsiadem. Nie możemy przegapić jakiegokolwiek szczegółu, ponieważ można sprowadzić śmierć dla ciebie i dla twoich sąsiadów. Tak wygląda mniej więcej twoje biuro. I teraz wytłumaczymy ci, jak działa. Tutaj jest okienko ochrony. Musisz obserwować każdego bardzo dobrze. Ok? Po prawej stronie mamy foldery z danymi każdego sąsiadów. Na każde piętro. I tutaj mamy checklistę naprzeciwko nas, którą trzeba wypełnić. Dokumenty otrzymujemy przez śluzę. Dobrze, że dzisiaj ubrałem okulary. Nie będzie wymówki. Tutaj możemy otwierać i zamykać drzwi. Musimy zadzwonić po 3312, jeżeli faktycznie będziemy mieli do czynienia z Dopplerem. Nasze zadanie jest bardzo ważne. Więc... musimy je wykonać poprawnie. I na sam koniec... pogratulujemy... drzwiarzowi miesiąca Henrymu, który wykonał świetną robotę. I jako jeden został zabity. Bądź jak Henry. Albo i lepszy. O, no to faktycznie troszkę jak Papers, Please to wygląda. Witam i gratuluję ci twojej nowej pracy. Tak jak widzisz, nie widziałeś raczej w swoim wprowadzającym filmie, twoją pracą jest weryfikowanie, kto wchodzi. Aha, lista indywiduów będzie za każdym razem inna. I prawdopodobnie mogą być osoby, które nie będą na liście. Więc jeżeli nie będą na liście, to będę musiał tą checklistę przeprowadzić. Myślę, że najlepiej to wszystko wyjdzie w praniu, kiedy będę umierał, ale właśnie to jest to, że nie nauczymy się szybko schematów, ponieważ
Schematów się szybciej uczymy, kiedy mamy od razu jakiś efekt, a nie na sam koniec, no bo można nie zauważyć faktycznie czegoś. No ale dobra, lecimy z tematem. Tu jest otwieranie, tu jest zamykanie. Mamy pierwsze piętro, o. Dobre południe? Myślę, że ma pan problem z pewną infekcją bakteryjną, albo powiedziałbym wręcz, że ma pan robaki. Jest szczęśliwy z tego powodu, no nie będę mu tego szczęścia odbierał. Sprawdźmy najpierw jego dane. Angus Cipriani. 565-0036-98845. Po co to czytasz, Przemek, tak tego nie zapamiętasz. 05 i 68 to jest jego data ważności jego dowodu osobistego. Angus, czekajcie, czy tu się przypadkiem to lekko nie różni? On jest na pewno... na pewno jest mieszkańcem. Ciekawe, czy mamy tutaj konkretny czas, bo wiecie co, ja tak podejrzewam, że może być... O, to jest on. Dobra, nie ma tutaj nic, jeżeli chodzi o robaki. Więc podejrzewam, że jest z tym Dopplerem. Wiecie jak to jest? No nie zawsze... Nie zawsze może być tak, jak myślimy, nie? Czekaj, człowieku, bo zapomniałem jak się korzysta z tego. 3, 3, 1, 2. Dzwonimy. Bez większej weryfikacji, no myślę, że... To chyba jest to. O, skończyliśmy protokół czyszczenia. Ale co, nie ma żadnej informacji, czy faktycznie był Dopplerem, czy nie? Pewnie dowiemy się przy okazji, kiedy będę faktycznie miał do czynienia z taką osobą, która będzie Dopplerem. No myślę, że mógłbym się pomylić, dobra. Teraz mamy osobę, która nie ma żadnych znaków szczególnych w postaci robaczków, ale tak. Ma oboje oczu, ma oboje brwi, ma nos, usta. Także zaraz weryfikujemy. Mia Stone. Mamy jej dane entry request. Pierwsze piętro. Numer 1 na trzecim piętrze, przepraszam. Okej, okay. Mia Stone. ID number mamy tutaj wpisane, cały ten... numer dowodu, więc sobie go zweryfikujemy. Jeszcze raz dobrze byłoby jak w Papers, Please, żeby można było sobie te rzeczy porównać. 5115 mamy końcówkę, 5115 i myślę, że tu się wszystko zgadza. Jeżeli chodzi o jej dane, to co tutaj mamy więcej wpisane? F0301, czyli to się zgadza z tym, co napisała. Nie, bo to jest entry request, sorry. I teraz tak, czy ID się zgadza? Według mnie ID się zgadza. Tu się raczej też będzie zgadzało, ale jeszcze zobaczymy. Jedną rzecz, to sobie wywala. Muszę się tutaj jeszcze dobrze z tym skoordynować. Ma mały, okrągły nosek. Długie włosy. No to są takie średniej długości włosy. Zależy to wszystko od tego, jak tam na to patrzymy. Owalna twarz, zgadza się, no obok mamy twarz bardziej taką pociągłą, kwadratową. To ciężko powiedzieć. Cienkie brwi. No, chyba nam specjalnie dali tutaj na początek kogoś, żeby porównać, jak są grube brwi, a jak są cienkie brwi. I ma oczywiście piegi, więc myślę, że tutaj większość rzeczy się zgadza. Tu się zgadza, tu się zgadza, tu się zgadza i... Czy jest na dzisiejszej liście? Właśnie. Jest na dzisiejszej liście, więc wszystko się, proszę pani, zgadza. Gdyby wszyscy klienci tacy byli, to byśmy nie mieli tutaj incydentów. Dobra. Zamykamy. Czas na kolejną osobę. I teraz pytanie, czy mnie faktycznie ktoś zabije, czy nie. Dzień dobry. Mogę poprosić o dokumenty? Nie bardzo. Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z Louis Stylinski, ale... Louis troszkę wygląda inaczej niż na zdjęciach, więc checklista... Może troszkę nasze przesłuchanie się przeciągnąć, bo nie wiem, z którym otworem tutaj rozmawiam, ale... Do widzenia. Lecimy. 3, 3, 1, 2. Na początku myślałem, że to będzie bardziej sytuacja w stylu raz na jakiś czas nam się ktoś pojawi. A to druga osoba od razu do eksterminacji. Udało się? Okej, protokół czyszczenia zakończony. Możemy kontynuować. Dobra, to teraz jak sobie wyrobię faktycznie ten system, to będzie wszystko fajnie, sprawnie szło. Zamknięte, zamknięte. Czy jesteś na liście? Nie jesteś na liście. Dobra. Jaki jest sens życia? Uniwersum. I wszystkiego,
innego? Jakie może być pytanie tutaj? Czy jaka odpowiedź? Nic nie ma sensu. Chyba. To jest niepoprawna odpowiedź. Do widzenia, okej. Czyli może to była ta rzecz, o której tam wcześniej była mowa. To trzeba poznać sens życia najpierw. Okej, no to tego już poznaję. Afton. Tylko coś tutaj nie gra mi za bardzo. Mamy tutaj do czynienia z doktorem W. Aftonem, a ten dowód osobisty jakoś tak wygląda dziwnie. Przepytać go chyba nie możemy. ID Słuchajcie, wiecie co, sprawdzimy sobie tak. Gdzie on ma tą listę wejścia? On jest z trzeciego piętra, nie? ID number 6214. 6214 250489 250489656. Dobra, tu się zgadza. Kurczę, no większość się zgadza rzeczy poza tym jednym. No nie wiem, czy to było wcześniej w tych dowodach, czy nie. 03-1971. A my mamy 1955. O kurde, dobra. Dobra. To teraz muszę zapamiętać, w którym roku się dowód nam kończy. Co tutaj jeszcze jest? Bo nie wiem, czy ja tego numeru sobie nie przeoczyłem. XLR8. No bo my mamy mieć numer F03. Znaczy nie, to jest numer inny teraz. Kurczę, wiecie co, ja bym go wpuścił, bo... Nie wiem, tu się zgadza. Nie, tutaj nie ma tego. Dobra, jest jego entry request. Ma inne imię. Ja wiem, że pewnie teraz krzyczycie na mnie i mówicie: Przemek, co ty robisz? Ale może tu jest jakiś błąd. Ma pracę jako fizyk. Ostatnie imię Afton. Tylko dlaczego mu się wpisało takie imię, a nie inne? Dlatego właśnie ta checklista jest ważna, bo jeżeli ją sobie wypełnimy odpowiednio... Moje ID? Nie widzę nic dziwnego z moim ID. No ja widzę pewną złą rzecz z tym ID, ponieważ nam się nie zgadza imię. Powinien być doktor W. Znaczy powinno być W przynajmniej napisane, bo tu jest Mia Stone i była Mia Stone. Jest fizykiem. Czekaj, a nos się zgadza? Nie no. Niby się zgadza, ale dla mnie on jest podejrzany. To imię nie zgadza się. 3, 3, 1, 2. Zobaczymy, jak cała ta procedura wygląda, bo przez przypadek chyba wtedy to skipnąłem, nie? Skontaktowałeś się z DDD. Wysłali grupę agentów do budynku. Prosimy oczekiwać na proces czyszczenia. Dobra, czyli my się nie dowiemy. Czyli ja mogę tak naprawdę nikogo nie wpuszczać? Czy przyjdzie w końcu ktoś i powie, że Przemek? Tutaj już nikt nie mieszka w tym budynku. Dobra, skreślony. Okej, i widzę, że teraz mamy do czynienia faktycznie możliwe z tą osobą. Doktor W. Afton. Mamy jego entry. Doktor W. Tutaj się to zgadza. Zobaczmy, jaka jest różnica w jego dowodzie. Tutaj się ten dowód zgadza, tylko teraz mamy ten dowód poprawny. Czyli myślę, że tu jest właśnie to wyczulenie na te szczegóły. Problem mamy tylko z nosem. Domyślam się już, jaka będzie tutaj odpowiedź, ale jak nam się wszystko inne zgadza. Okulary, tylko jeszcze nie wiadomo, jaki kolor okularów zazwyczaj nosi. Dobra, to jeżeli chodzi o dowód, to mamy git. Entry request jest git. Czy jest na dzisiejszej liście git? Tylko musimy zapytać się, o co chodzi. O co chodzi z moim wyglądem? Myślę, że wszystko jest w porządku. Wiecie co, chodzi mi bardziej o to, że wygląda, jakby był zakatarzony, czyli jak ja przez większość życia, ale... Czekajcie, dobra, już widzę, jaka jest różnica, bo na jego zdjęciu faktycznie też taki nos jest, a tego nosa tutaj nie mamy w takim stylu, bo właśnie mi o to chodziło. Myślałem, że wiecie, przyjdzie, powie, że się przeziębił i miałby na tym zdjęciu normalny
nos, no to bym w to uwierzył jeszcze, ale no w tym przypadku tutaj też nie ma w co wierzyć. 3, 3, 1, 2. Co ciekawe, czy jakieś są tutaj dziwne easter eggi. Skontaktowałeś się z DDT, to wiadomo, jak to przejdzie. Okej. No, w sumie na razie za wiele osób nie wpuściłem, to raczej nie obawiam się, że nagle zginę. Okej. Kim ty jesteś? Albertski Pitchman. Jest oczywiście rezydentem, mieszkańcem, znaczy się, tego budynku i jego pracą jest bycie szewcem. Dobra, czy jest na dzisiejszej liście? No na liście go oczywiście nie mam, więc zaraz sobie to sprawdzimy. Nie podał nam oczywiście dowodu, więc pierwsze co, musimy poprosić go o dowód. Przepraszam, oczywiście zapomniałem mojego dowodu. Dobra, i mamy ten dowód. 146512, no na razie nie mam co tego nawet czytać. A czy... Przyszedł z pracy. Jest rezydentem, no ale... F0102. No jest, jest nasz koleżka. Więc zobaczmy. Tutaj usuniemy sobie tylko to i zweryfikujemy jego wygląd. Z wyglądu wygląda... Aha, dobra, widzę... Aha, nie, jednak nie. Myślałem, że coś tutaj jest, ale to tylko poruszający się obiekt. Duży nos? No, odpowiedni. Brwi... Pociągła twarz. Większość się zgadza, ale nie jest na liście, czyli tak. Jeszcze sprawdzimy sobie jedną rzecz. Numer dowodu, nie? Bo to jest 1-4-6-5-1, tak? 1-4-6-5-1 i końcówkę sobie sprawdzimy. 3-5-4 chyba się zgadza. Tutaj się też raczej zgadza. Sprawdzam jeszcze, czy nie ma jakiejś literówki, tak mniej więcej. Zawód się również zgadza. Więc zapytajmy się go, dlaczego go nie ma na liście. To jest chyba jedna rzecz na razie, o którą musimy się zapytać. Dobra, teraz już jest git, jeżeli chodzi o to. Entry request jest git, ale nie ma go na dzisiejszej liście. Nie jest na dzisiejszej liście? Myślę, że jest jakiś błąd, powinien być na liście. Spójrz na listę jeszcze raz. A co w przypadku, jak gościa nie ma na liście? Coś się musi w takim razie nie zgadzać innego. F0102, czy ja dobrze spojrzałem? F0102. Dobra. 226... O, dobra, możemy do nich zadzwonić! 2268. 2... 2... 6... 8. Nikt nie odbiera. 2668, przepraszam. 2668. Powiem wam, że można za dzieciaka się było na dziwne numery dodzwonić, kiedy się w tym bawiło. Mam nadzieję, że ktoś odbierze. Robertski Pitchman mówi. Mój brat nie jest w domu. Dobra, czyli go nie ma. Podejmujemy to ryzyko i go wpuszczamy? Ale nie jest na liście. I coś, coś innego powie? No ale go nie ma w domu. Tylko tak, oni powinni mieć jakieś nieścisłości, nie? I mam nadzieję, że ja widzę wszystko, co powinienem widzieć. Bo na razie nie widzę... 10.1974. Hmm. 98? 6354? No to tu się chyba zgadza. Dobra, wpuszczę go, zobaczymy co się wydarzy. No może... Może akurat... Nie było go na liście i to jest błąd. No, dzień dobry. Może w końcu wpuścimy doktora Aftona.
03-1971, dobra, po pierwsze ID na razie jest spoko, później sobie to sprawdzimy jeszcze raz. Entry request, oczywiście nie było. Dobra, on jest tutaj rezydentem, no to tu wszystko wiemy, tak? Czekajcie, czego wpuściłem w końcu ostatnio, czego nie wpuściłem? I tak, jest fizykiem, wrócił z pracy fizyka. Sprawdzimy sobie jego dowód, 214 końcówka była. 214-2504-89 2504-89 656. Tu się na razie zgadza, mamy 955. Jest na liście. Nie wiem, jakbym go wpuścił. Na razie nie umieram. Więc na razie chyba jest git. Okej. Dzień dobry. Zobaczmy. Margaret Bubbles. Margaret Bubbles. F020... O-o. Nie no, sprawdzałem to raczej. Dobra. Czyli mamy 12.1975, więc na razie tutaj ważność dowodu jest. Piętro jeszcze raz, które? 0203. Więc sobie to najpierw odpalimy. Maloki. Problem z jednym okiem jest. Okrągły nos, duży uśmiech. Dobra, no to teraz pytanko. ID na razie daje, że się zgadza. Entry request oczywiście nie dostaliśmy, zapomniała pokazać. Jak można zapominać pokazać takiej rzeczy ważnej? F0203 się zgadza. Nie wiem, co to jest za praca. Coś mi się kojarzy, ale nie jestem w stanie tego przetłumaczyć, więc pewnie Wojrek wam to przetłumaczy. Na razie mi się zgadza, tak? Ale wiecie co, ja bym tak na wszelki wypadek zadzwonił pod... Aha, nie zadzwonimy pod ten numer telefonu, ponieważ mieszka sama. Więc tak, sprawdzamy na razie dowód. 1032, 1032 zgadza się. 6801, 6801. 4590, no to się zgadza. To ja myślę, że ona jest legitna. ID się zgadza, appearance się zgadza, entry request się zgadza, jest na liście perfekcyjnie. Aha, ja nie skończyłem wtedy checklisty z nim. No to to może być problem. Dobra. Dobry wieczór. Jest na liście, to wiemy. Mamy jej dane. Nacha? Michaelis. Zgadza się. Ważny dowód. Następnie. Pracuje jako kucharka. F0204. 04. Mamy tutaj taką osobę. I mieszka z Anastasia. Michaelis. Prawe oko niebieskie. Zgadza się, bo patrzymy na krzyż. Tak? Prawe oko to jest to oko. Czyli tamto jest niebieskie. A lewej ma zielone. To się zgadza. To się zgadza. Zresztą widać, że to jest jaśniejsze nawet na zdjęciu. Tutaj się zgadza. No jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, to na razie nie widzę problemu. Zobaczmy jeszcze ten dowód. 78965, 78965. 366543, 366543. Dobra, jak się tak na głos to wymawia, to łatwiej wymówić, wyłapać tą różnicę, więc jeżeli chodzi o checklista, ID jest, appearance jest, entry request jest, czy jest na liście dzisiaj, jest na liście, perfekcyjnie wchodzisz. Najgorzej, jak ja bym się z taką pewnością siebie kompletną, mówię, że ktoś wchodzi, a wy mówicie, jak mogłeś nie zauważyć tego jednego błędu, idioto? Dobra, zobaczmy. Tutaj jest pani troszkę powyginana. Coś się tutaj chyba nie zgadza. Nie ma jej na liście oczywiście. I jest z którego pokoju? Na 04 idzie. 104. Ma bliźniaczkę. Super. Czajcie, ma bliźniaczkę i ona ma... tutaj to skasujemy.
ma pieprzyk na prawym, a ta ma na lewym. No to tu się nie zgadza. Tu się nie zgadza. Tu się zgadza i tu się zgadza, tak mi się wydaje. Moje ramiona? To było... Dużo ćwiczyłam wczoraj. To się właśnie wydarzyło. Nie jestem na liście? No, to musi być jakaś pomyłka, powinna być na liście. Zawsze każdy tak mówi, ja musiałem być na liście. Spójrz na listę jeszcze raz, no gdzie ty jesteś na tej liście? Nie ma cię ewidentnie. Dobra, czyli my możemy tylko wypełnić listę, kiedy jesteśmy tego wszystkiego pewni. Jeżeli chodzi o dowód, to jest... Illinois, dobra, to jeszcze raz sprawdzę. Aha, dobra, czyli to jest Illinois. To ona ma faktycznie po dobrej stronie, bym się pomylił z nią. Dlatego właśnie z bliźniaczkami tu jest problem. Więc to jest jedyna różnica pomiędzy nimi. Jeszcze sprawdzimy tylko sobie numer dowodu. 84532... 84532-2301-2301. No to się chyba zgadza, ale no nie zgadzają mi się te inne rzeczy, więc żegnam. 3312. Dozwonimy się dzisiaj. Dziękuję. Kontynuujemy. Ile trwa nasza zmiana tak w ogóle? Dzień dobry, dobra, od razu pytamy się, gdzie jest ID. No? Chyba je zgubiłam. No to mamy problem. A tutaj jest taki guzik, a nie, bo to jest światełko. Dobra, no to trzeba będzie teraz zweryfikować parę rzeczy. Louis Styliński. Jedną już Louis dzisiaj wywaliliśmy. To jest prawdopodobnie jej rodzina. Wyszła, żeby spotkać się z mamą. Dobra, no to na czekliście na pewno nie mamy dowodu. Jeżeli chodzi o wygląd, to na zdjęciu mniej więcej wygląda tak samo. Dobra, jest różnica chyba. Tutaj chyba po bokach jest jakaś różnica. Widzicie? No, tutaj z boku ewidentnie jest różnica, więc zaraz to zweryfikujemy. Nie, dobra. A, zobaczcie, widzicie, na tym zdjęciu jest inaczej niż na tym zdjęciu. Tu jest tak minimalnie inaczej. Tam włosy gdzieś bardziej z tyłu wystają. I chyba twarz się nie zgadza. Dobra, to jest fake. Więc lecimy. 3, 3, 1, 2. Standardowo. Myślę, że będzie naprawdę mniej tych wszystkich przypadków. Co możemy zrobić? Spauzować i wyjść? Menu? Bo nie wiem, kiedy się nasz run kończy. Bo faktycznie, jeżeli ja go mogę skończyć, no to... To możemy tutaj bez końca trwać. Ja bym wszystkie osoby z listy spróbował w ogóle wpuścić. O! To tego mamy. Tą mamy. Tą mamy. I tą mamy, nie? Czyli mamy te cztery osoby. To jeszcze tej osoby nie mamy. Dobra. Tutaj na początek. Zapomniałem pokazać ID i oczywiście zapomniałem pokazać wszystkiego. Czyli jest to osoba, która raczej jest taka... Taka whatever. Dobra, lista. Zgadza się, jest na liście. To na liście możemy to zaznaczyć. 04 na drugim piętrze. 04 na drugim piętrze, tutaj mamy to otwarte. Zmęczone oczy, zgadza się. Dwa kucyki, zgadza się. Zdjęcie tutaj, zgadza się ze zdjęciem tutaj. Zgadza się. Usta się zgadzają. Nos się zgadza. Sprawdzamy jeszcze numer ID. 13269. 13269. 4462. 4462. 853. 853, dobra, jeżeli chodzi o datę, data również jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli chodzi o to, no to tu jest chyba git. Sprawdźmy sobie jeszcze, no zadzwonimy w ogóle do Naczy, jak już doszła do domu.
i sprawdźmy, co tam się dzieje. 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. Gorzej, jak się okaże, że ona powie, że jest w domu już, ale nie powinna być. Hello? No jak tam? Mojej córki jeszcze nie ma w domu. Czy wróciła? To się zaraz okaże. Więc tak, ID się zgadza, appearance się zgadza. Tu się zgadza, tu się zgadza. Czy możesz otworzyć drzwi? No chyba mogę. Myślę, że nic tutaj na razie się złego nie dzieje. Czyli mamy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, i w końcu przyszła chyba. Prawdopodobnie mamy właśnie tą osobę, której szukaliśmy. F0101, więc standardowa śpiewka, Big Lips. Zgadza się. Duże usta są. Na lewym policzku mamy pieprzyk. Okrągła twarz. Powiedzmy, że tak. Krótkie włosy zgadzające się z tym, co tutaj mamy. Jest oczywiście na liście, więc tak. Po pierwsze, tutaj się zgadza. Tu się też zgadza to samo do końca, co wcześniej mówiła. Więc zostaje nam tylko sprawdzenie. 89456. 89456. Sprawdzamy resztę. 23651. 23651. To się chyba wszystko zgadza. Jeżeli pani mnie będzie chciała zabić, to będziemy mieli mały problem. Jeszcze tylko zadzwonię do męża się upewnić. Cztery. 1152. 1152. Powinno być git chyba. Roman? Dobra, nie ma jej w domu, czyli... Ej, a ciekawe jest tak, czy jak zadzwonimy do kogoś, kogo wpuściliśmy... Czy coś będzie nie tak? Ej, lista jest już pełna, sorry bardzo. Dobra, dlaczego ciebie nie ma na liście? No i standardowa śpiewka będzie. Nie mam jej na liście, bo to, bo tamto. Pytanie, czy faktycznie my wpuszczamy tylko osobę z listy. Muszę jeszcze raz zobaczyć to w tutorialu. Dobra, a gdzie jest ID? Tak w ogóle? Oczywiście zapomniałem go pokazać. 74, no to... Musimy sprawdzić teraz, tak, które piętro? Pierwsze mieszkanie tutaj. No to dzwonimy od razu, 5, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. Arnold Schmidt? Czy jest żona? Nie ma jej w domu. Dobra, no to sprawdzamy dokładnie jej wizerunek cały i zweryfikujemy zaraz co nieco. Dobra, czyli standard. Sprawdzamy drugie piętro tutaj, tak? Drugie piętro. Zgadza się jej pieprzyk z tym, co mamy w bazie. Zgadza się... Raczej cała twarz się zgadza. Włosy się zgadzają. ID number jeszcze sobie sprawdzimy. Nie ma tutaj nic na temat jej pracy. 1150 1150 698 698 52234 52234. Dobra, zgadza się chyba. Co to jest? Co jest? Co to było? Siema, czy my się już dzisiaj nie widzieliśmy raz? Czy my się dzisiaj już nie widzieliśmy przypadkiem?
01 na trzecim. Czekajcie, czy ja go w końcu wpuściłem, a ja już nie wiem. Nie no, dzwonimy od razu. 1, 4, 2, 5. Mi się wydaje, że go wpuściłem. 1, 4, 2, 5. Zobacz, jak się okaże, że wpuścił mi Dopplera i on gdzieś tam sobie chodzi z tyłu za mną. Doktor Wławton mówi. Siema, masz jakieś rozdwojenie jaźni? A zobaczmy, czym się będzie różnił, dobra? Jeszcze raz. Pierwszy na trzecim to było. Bo tu się wszystko zgadza, nie? Nie, nie zgadza się jego szczęka. Dobra. Ale to jest jakiś inny sposób na to, żeby ich się pozbyć, czy tylko właśnie w ten sposób? Chyba tylko możemy dzwonić, że ich nie ma. A to mi się, kurczę, podoba, ale czas w tej grze leci niemiłosiernie. Jestem ciekaw, czy udało mi się wszystkich tutaj sprawdzić. Dobra, to co, pauzujemy i... I co, i tyle? Po czym poznać, że ja kończę? Odpaliłem teraz, słuchajcie, tak, że każdy sobie wchodzi, jak mu się podoba. Otwarty budynek, luźno. Każdy sobie wchodzi i tylko spojrzy na mnie, co tu się dzieje. Nie, bo brakuje mi opcji po prostu, że koniec, bo to jest arcade. Ja myślałem, że my kończymy w pewnym momencie, kiedy my chcemy skończyć tą grę, ale wygląda na to, że troszkę to inaczej wygląda i te rany są dłuższe. Po prostu jak sobie, wiecie, wpisałem grę, to większość tak pół godzinki w to grała. Jak patrzyłem, a tu się okazuje, że jest troszkę inaczej. A, ty nie chcesz w ogóle wejść, nie? To jaki jest sens życia? Jak mu odpowiedzieć na to pytanie? Czyli mamy z nim zagadkę do zrobienia. I tak, i tak. Czyli może są krótsze rany i są dłuższe rany, kiedy mamy do wypełnienia całą listę. Ale to nie wiem. Dobra, teraz się ran skończył. No wiadomo, że jednego zapaliśmy. Zero sąsiadów zabitych. A, jeszcze to logo trzeba będzie sprawdzać. Dobra, ej, słuchajcie, dostałem rangę B za nic. Dobra, wybaczcie mi, że nie zapoznaliśmy tamtego... tamtej punktacji na koniec. Ale no po prostu nie wiedziałem, myślę, cały czas myślałem, że my chyba sami kończymy run i na koniec się dowiadujemy, czy giniemy, czy nie. Ale myślę, że nie zginąłem. Dajcie mi znaka, jak wy sądzicie, bo pewnie szukaliście tutaj szczegółów wszędzie. O, zauważyłem, że cały czas byłem na Discordzie, kiedy nagrywałem. Do zobaczenia kolejnym razem. Po i cześć.